witam wszystkich serdecznie na seminarium 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Oddaję głos pani Renacie Frąckowiak, organizatorce tego spotkania. W imieniu dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imieniem Cypriana Kamila Norwida chciałam gorąco przywitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze seminarium. Witam pana starostę Stargardzkiego, Waldemara Gila. Członka zarządu powiatu, panią Iwonę Wiśniewską. Przedstawiciela miasta Stargardu Szczecińskiego, panią Helenę Gargulińską. Doktora habilitowanego Konrada Czerskiego, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktora Mirosława Lewockiego, pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Radiologii to jest Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie. Witam również magistra inżyniera Macieja Malesę, pracownika wojewódzkiej stacji sanepidu epidemiologiczno-sanitarnej. Witam wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu stargardzkiego. Witam wszystkich opiekunów, nauczycieli, uczniów, którzy uczestniczyli w konkursach towarzyszących naszej dzisiejszej podsumowującej imprezie. Witam wszystkich laureatów tych konkursów oraz was, drodzy uczniowie, a także naszych nauczycieli drugiego liceum ogólnokształcącego. W 2010 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. W ten sposób w setną rocznicę przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków radu i polonu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej postanowił oddać hołd jedynemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Celem głównym dzisiejszego seminarium jest przybliżenie jego uczestnikom biografii i osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej-Curie, a także form i zakresu badań wykorzystywanych we współczesnej medycynie oraz energetyce jądrowej. Seminarium ma także posłużyć jako metodyczna inspiracja do prowadzenia ciekawych zajęć edukacyjnych, promujących postać polskiej noblistki i omawiających zagadnienia, którymi się zajmowała. Chciałam podkreślić, że nie byłoby możliwe takie nasze spotkanie, gdyby nie pomoc ze strony pana starosty, który objął honorowym patronatem nasze kilkumiesięczne przedsięwzięcie. Dziękuję. Dziękuję. Maria Skłodowska-Curie, córka Władysława Skłodowskiego i Bronisławy Boguckiej, była fizyczką i chemiczką polskiego pochodzenia. Urodzona 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Zmarła 4 lipca 1934. W Pasy. Prekursorka nowej gałęzi chemii, radiochemii. Większość życia spędziła we Francji. Tam też rozwinęła swoją karierę naukową. Żona Pierre'a Curie, matka Ewy Curie i Irene Jolion-Curie. Maria Skłodowska urodziła się jako piąte dziecko w znanej rodzinie nauczycielskiej.
wywodzącej się z drobnej szlachty. Ojciec Władysław Skłodowski był nauczycielem matematyki i fizyki oraz dyrektorem kolejno dwóch warszawskich gimnazjów męskich. Matka zaś była dyrektorką prestiżowej warszawskiej pensji dla dziewcząt z dobrych domów. Chorowała na gruźlicę i zmarła, gdy Maria miała 11 lat. Ojciec był ateistą, matka zaś głęboko wierzącą katoliczką. W Paryżu Maria Skłodowska zdała w 1891 roku, jako pierwsza kobieta w historii, egzaminy wstępne na Wydział Fizyki i Chemii Sorbony. W dzień studiowała, a wieczorami pracowała jako korepetytorka. W 1993 roku uzyskała licencjat z fizyki i zaczęła pracować jako laborantka w przemysłowym laboratorium zakładów Lippmanna. W tym czasie dalej studiowała na Sorbonie, uzyskując drugi licencjat z matematyki w 1894 roku. Również w 1894 roku poznała swojego przyszłego męża, Francuza Pierre'a Curie, który był w tym czasie doktorantem w laboratorium Becquerela. Maria Skłodowska poślubiła go w 1895 roku. Dwa lata później przyszła na świat ich pierwsza córka Irene. Pierre Curie zarekomendował Marię Skłodowską Becquerelowi, który zaproponował jej podjęcie studiów doktoranckich pod jego opieką. Becquerel zaproponował jej pozornie mało atrakcyjny, pracochłonny temat zbadania. Dlatego radioaktywność niektórych rodzajów rudy uranowej jest znacznie wyższa, niż wynikałoby to z udziału w niej czystego uranu. Maria Skłodowska, początkowo z pomocą robiącego licencjat młodego chemika André Louisa de Bernet, rozpoczęła żmudną pracę rozdziału rudy uranowej na pojedyncze związki chemiczne i poszukiwanie związku powodującego jej wysoką radioaktywność. Do zespołu tego dołączył później Pierre Curie. Badania te po 4 latach doprowadziły do odkrycia najpierw polonu, następnie dużo bardziej radioaktywnego radu, a także do wyjaśnienia prawdopodobnych przyczyn zjawiska radioaktywności jako efektu rozpadu jąder atomów. W 1903 roku Maria Skłodowska-Curie, jako pierwsza kobieta w historii, otrzymała stopień doktora fizyki i w tym samym roku przyznano jej też Nagrodę Nobla. 19 kwietnia 1906 roku Pierre Curie zginął, przejechany przez konny wóz ciężarowy. Maria Skłodowska-Curie straciła towarzysza życia i pracy. 13 maja tego samego roku Rada Wydziałowa postanowiła utrzymać katedrę stworzoną dla Pierre'a Curie i powierzyła ją Marii Skłodowskiej-Curie wraz z pełnią władzy nad laboratorium. Umożliwiło to wyjście Marii Skłodowskiej-Curie z cienia. Stała się w ten sposób pierwszą kobietą profesorem Sorbonny. Parę lat później, w 1911 roku, tylko dwóch głosów zabrakło jej do tego, aby stała się jednym z 40 członków Akademii Française, jednym płci żeńskiej. Po otrzymaniu Nagrody Nobla Maria i Pierre Curie stali się nagle bardzo sławni. Pierre'owi Curie władze Sorbony przyznały stanowisko profesora i zezwoliły na założenie własnego laboratorium, w którym Maria Skłodowska-Curie została kierownikiem badań. Pod koniec 1911 roku otrzymała drugą Nagrodę Nobla, dzięki której przekonała rząd Francji do przeznaczenia środków na budowę prywatnego instytutu radiowego Institut du Radium, obecnie Instytut Curie,
który został wzniesiony w 1914 roku i w którym prowadzono badania z zakresu chemii, fizyki i medycyny. Instytut ten stał się kuźnią noblistów. Wyszło z niego jeszcze 4 laureatów Nagrody Nobla, w tym córka Marii Skłodowskiej-Curie, Irene, i zięć Frédéric Joliot-Curie. Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 roku w alpejskiej klinice Saint-Selmont w Passy na białaczkę spowodowaną najprawdopodobniej wysokimi dawkami promieniowania pochłoniętymi podczas badań nad promieniotwórczością. Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też o potrzebach ogółu. Potrzebuje również marzycieli, których bezinteresownie dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną. Promieniowanie było, jest i będzie. Otacza nas ze wszystkich stron. Jest w powietrzu, w ziemi, ścianach domów i pożywieniu. Dlatego warto jak najwięcej, wiedzieć o promieniowaniu jonizującym, gdyż będzie nam wtedy łatwiej z nim żyć i skuteczniej się przed nim chronić. Proszę o zabranie głosu pana Macieja Malesa z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, aby zapoznał nas ze specyfiką badań laboratoryjnych z zakresu higieny radiostacyjnej Inspekcji Sanitarnej. Dziękuję. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Pracuję w Wydziale Laboratoryjnym, Wydziale Badań Radiacyjnych. Chciałbym pokrótce opowiedzieć, czym my się zajmujemy. No jest to oddział bardzo malutki, składa się obecnie tylko z 4 osób i jest tylko w Wojewódzkiej Stacji w Szczecinie, także w żadnym mieście powiatowym w województwie zachodniopomorskim nie ma takiego oddziału laboratoryjnego. Jeżeli chodzi o zakres badań, to są nasze główne badania, jakie wykonujemy. Przede wszystkim testy parametrów fizycznych aparatów bakterii. Pomiar z wartości Cezu-137 produktów żywnościowych w paszach i wodzie, to jest jeszcze to, co pozostało po Czarnobylu. Pomiar skuteczności dostosowanych osłon w pracowniach RTG, sprawdzamy skuteczność osłon, sprawdzamy, czy nie przenika promieniowanie na zewnątrz, poza pracownie rentgenowskie. Pomiar mocy dawki w przypadku zdarzeń radiacyjnych, tu należy wspomnieć, że jesteśmy w wojewódzkim planie postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych. Właśnie nasza komórka jako ruchoma grupa pomiaru wskaże. Prąd elektryczny jest najwygodniejszym nośnikiem energii, gdyż łatwo go można zamienić na inne formy energii, na przykład na ciepło, światło, energię mechaniczną. Ludzkość ma ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną, która stale wzrasta. Jednym ze sposobów wytwarzania prądu są elektrownie jądrowe. Proszę o zabranie głosu na temat energetyka jądrowa w koegzystencji ze środowiskiem pana doktora habilitowanego Konrada Czerskiego, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj Państwu kilka
No, mam nadzieję, że interesujących słów na temat energetyki jądrowej przekazać. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj też wygłosić wykład z okazji roku, tutaj akurat w Polsce się odbywa ten rok Marii Gwizdkowskiej, ale z tej samej okazji ja za tydzień organizuję też konferencję w Berlinie dwudniową, gdzie właśnie Marią, z jednej strony to, bo to jest nie tylko rok Marii Gwizdkowskiej, też jest jednocześnie Międzynarodowy Rok Chemii. Także z tej okazji też organizujemy właśnie w Berlinie w gmachu Parlamentu Europejskiego taką podobną konferencję jak tutaj, gdzie będziemy mówić o Marii Gwizdkowskiej-Curie z jednej strony, ale z drugiej strony o problemach energetyki i między innymi energetyki jądrowej. Ja też krótko powiem, dlaczego energetyka jądrowa wiąże się z Marią Gwizdkowską. Tutaj mam przygotowanych też na początku kilka takich zdjęć, żeby w tych poprzednich przedstawieniach, które mi było widać, to jest dom, w którym się urodziła Maria Gwizdkowska w Warszawie. I zdjęcie, jak była młoda. O mało co, by ona wcale nie wyjechała do Paryża studiować fizykę i matematykę. Ona w zasadzie chciała zostać w Warszawie. Miała możliwości studiowania chemii też w Warszawie, ale pewne przeżycia uczuciowe spowodowały, że wyjechała. Od wielu lat świadomie wykorzystujemy zjawisko promieniotwórczości w bardzo wielu dziedzinach życia. Jedną z nich jest medycyna. Z własnościami promieniowania jonizującego i jego zastosowanie w medycynie zapoznał nas dr Miłosław Lewocki, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Radiologii Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie. Proszę Państwa, takie małe sprostowanie. Od kilku lat nasz szpital nosi nazwę Zachodniej Pomorskie Centrum Onkologii. Ta nazwa brzmi poważnie, być może też w uznaniu tego, że ten szpital bardzo intensywnie się rozwija. A reszta to jest prawda. Ja chciałem to nawiązać na początku do słów, które koleżanka powiedziała wcześniej, mówiąc, że promieniowanie jonizujące właściwie wszędzie nas otacza. Ale tak po pierwsze, co to jest promieniowanie jonizujące? Często mówimy o tym terminie, ale właściwie ja dzisiaj nie usłyszałem takiej definicji. Otóż promieniowanie jonizujące jest to promieniowanie, które przechodząc przez ośrodek, wywołuje jonizację atomów ośrodka. A co to jest jonizacja? Jeżeli sobie wyobrazimy najbardziej ogólnie atom zbudowany z jądra zawierającego protony i neutrony oraz elektronów krążących po orbitach, to jeżeli jeden z elektronów zostanie oderwany, to tworzy się para jonów. I ten elektron jest jonem ujemnym, a cały atom pozbawiony tego jednego elektronu jonem dodatnim. I teraz promieniowanie, które przechodzi przez ośrodek, ma taką zdolność dzielenia atomów ośrodka na takie właśnie pary jonów, to jest promieniowanie jonizujące. I słusznie koleżanka na początku powiedziała, że promieniowanie nas otacza. Skąd ono się wzięło? Ono się wzięło w momencie, kiedy zakończył się proces kosmologiczny formowania naszego Układu Słonecznego. W związku z tym te izotopy promieniotwórcze znajdują się również w skorupie ziemskiej, a ponieważ mają czas połowicznego rozpadu, no to jest w tej chwili mniej niż było na początku. I teraz to środowisko zawiera się tyle źródeł, które powodują stałe napromienianie naszych organizmów, o czym już mówił i pan magister Maleca, i profesor Czerski. Ja chciałbym tylko powiedzieć tak, że w tej chwili znamy ponad 100 izotopów promieniotwórczych, 29 jest pochodzenia geologicznego, one powstały właśnie przy formowaniu się Układu Słonecznego i czas połowicznego Układu jest porównywalny z wiekiem Ziemi, a więc 4,5 miliarda lat. To oznacza, że z naszego punktu widzenia są to izotopy wieczne. Przed promieniowaniem pochodzącym od tych izotopów schronić się. Z setną rocznicą przyznania Marii Skłodowskiej-Curie drugiej Nagrody Nobla, a także z obchodami Międzynarodowego Roku Chemii. W związku z powyższymi wydarzeniami II Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim pod honorowym patronatem starosty stargardzkiego przeprowadziło konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu stargardzkiego. Proszę panią Renatę Wąskowiak, organizatora tych konkursów, o podsumowanie.
przedsięwzięciu towarzyszyły powiatowe konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu stargardzkiego. I były to 4 konkursy. 3 dotyczyły właściwie sfery takiej plastycznej, a 1 dotyczyła typowo wiedzy o naszych dokonaniach na rodaczki Marii Skłodowskiej-Curie. Miały one na celu przede wszystkim szerzyć i kultywować pamięć odkryć dokonanych przez Marię Skłodowską-Curie w dziedzinie chemii i promieniotwórczości w pokoleniu młodych Polaków, byśmy z dumą i wdzięcznością wobec wielkiej uczonej je wspominali. Wspomnę, że na konkurs wpłynęły 122 prace z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Komisja jury w składzie przewodnicząca pani Iwona Wiśniewska, członek naszego zarządu powiatu stargardzkiego, następnie dyrektor oświaty Jerzy Hernet, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego pan Stanisław Pawiniak oraz ja, organizator Renata Frąckowia. Mieliśmy bardzo trudny orzech do zgryzienia, gdyż nie spodziewaliśmy się, że tak dużo tych prac wpłynie. Prace były naprawdę w swoim rodzaju każde piękne. Spróbowaliśmy w jakiś sposób przyjąć kryterium jednolite i wyłonić te najlepsze z najlepszych. I uważam, że wszyscy są zwycięzcami, którzy swoje prace tu przedstawili. Cieszymy się i bardzo dziękujemy. Chcę podziękować gorąco opiekunom, nauczycielom, którzy zaangażowali się i bardzo szybko, w taki aktywny sposób i bardzo pozytywny odpowiedzieli na apel i zaangażowali uczniów w udział w tych konkursach. Proszę bardzo pana starostę Waldemara Gila o wręczenie nagród dla zwycięzców, tych szczególnie wyróżnionych w 4 kategoriach. I tak bym chciała, żeby to wyglądało, jeżeli chodzi o tą stronę taką organizacyjną. Wyczytywane przeze mnie osoby będą tutaj podchodziły od razu na środek i będziemy gratulowali, obdarujemy nagrodami i cieszymy się, zapraszamy do następnych konkursów, które będą organizowane na terenie naszego powiatu. Bardzo proszę pana starostę o pomoc w wręczeniu nagród, którego oczywiście jest fundatorem. Który? Proszę bardzo. Kilka słów, ponieważ szanowni państwo, faktem jest, że starosta fundował nagrody, no oczywiście nie z własnej kieszeni, są to pieniądze powiatu, niewielkie, skromne, ale myślę, że największą nagrodą za udział w konkursie to jest to dzisiejsze seminarium. To, co słyszeliśmy w wykładach, powinno dać satysfakcję organizatorom i wam, drodzy uczniowie. To jest jakby jedna rzecz, a druga to tak się złożyło, że życie wprowadza człowieka w konieczność zajmowania się jakąś tematyką. Był dla naszego województwa rok 2008 szczególnym rokiem, kiedy dopadła nas awaria energetyczna, kiedy mieliśmy tak zwany blackout i ja jako starosta znalazłem się w gronie ludzi zaangażowanych w próbę rozwiązania problemu na bieżąco, no nie próbę, konieczność rozwiązania, ale i próbę rozwiązywania problemu na przyszłość i stąd moja styczność i z panem profesorem Czerskim i z wieloma znakomitymi naukowcami, ale i praktykami. Tak się złożyło, że praca ludzi z tym związanych została spisana i zebrano w książce Energetyka jądrowa w województwie zachodniopomorskim, bo trzeba było szukać, jak będziemy rozwiązywać problemy w przyszłości. Ponieważ wspomniałem o wydarzeniu, jakie się dzieje w waszej szkole i dotyczące wszystkich szkół powiatu, wojewoda zachodniopomorski, pan Marcin Zigorowicz, sprezentował mi panie tych egzemplarzy jako dodatkowa nagroda dla zwycięzców w tym konkursie, którą również tutaj razem wręczymy. Proszę bardzo.
wymienionych uczniów, laureatką międzyszkolnego konkursu wiedzy o życiu i dokonaniach naukowych Marii Skłodowskiej-Curie została Ewa Kukijaniec z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Drugie miejsce zajął Filip Mazur, również z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Trzecie miejsce zajął Tomasz Smolarek z drugiego liceum ogólnokształcącego. Laureatkami powiatowego konkursu na makietę elektrowni jądrowej zostały, to jest miejsce przyznane ex aequo, Paulina Kowis z drugiego liceum ogólnokształcącego oraz Marcelina Jagiełło z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych. Drugie miejsce przyznano pracy zbiorowej Piotrowi Osolińskiemu i Katarzynie Silskiej z drugiego liceum ogólnokształcącego. Związaną z datą 1911-2011. Laureatką tego konkursu została Klaudia Kamińska z Zespołu Szkół nr 1. Drugie miejsce komisja przyznała Marcelinie Jagiełło z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych. Trzecie zaś Tomaszowi Smolarkowi z drugiego liceum ogólnokształcącego. Laureatką konkursu na portret polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie została Monika Fiołek, absolwentka już drugiego liceum ogólnokształcącego. Podejrzewam, że jest gdzieś na zajęciach, dlatego nie mogła do nas przybyć. W związku z tym proszę o wystąpienie Klaudii Kapturskiej oraz Klaudii Richter z Zespołu Szkół nr 1, którym komisja przyznała ex aequo drugie miejsce. Magdaleny Szumskiej z pierwszego liceum ogólnokształcącego, której przyznała komisja trzecie miejsce w tym konkursie.
Dziękuję ślicznie jeszcze raz, gratuluję. Jestem pełna podziwu, wielką mi radość sprawiły prace wasze i liczę, że w przyszłości na jakikolwiek apel z naszej strony, czy kolegów, koleżanek, również uzyskamy tak wspaniałą odpowiedź. Dziękuję ślicznie. Dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam wszystkich na poczęstunek do świetlicy naszego liceum.